Siemano widzowie, witam na kolejnym odcineczku z rynku Steam. I kolejny dzień spadków, i omówimy sobie to. Swoją drogą klucze przeżywają jakąś drogę krzyżową, i upadają co chwilę, że tak mogę do tego porównać, i zaliczają kolejny upadek. Zobaczcie, to do 8,60 spadły, odbiły do 8,80 i teraz znów spadły do takich niskich cen. Ale widzę, że klucze mm, są takie, że one często odbijają i. No po prostu stanie często popyt, więc wydaje mi się, że z tej ceny też niedługo odbiją. Ja tu się nie przejmuję, stale mam swoje decyzje na sprzedaż i za tyle chcę się pozbyć na rynku. I Wydaje mi się, że kwestia czasu kiedy się sprzedadzą. Wystarczy tylko czekać. Więc zaraz sobie pogadamy o tym, co się dzieje o cenach i pooglądamy przede wszystkim ceny, bo się bardziej tak sobie popatrzymy, co i jak wygląda, co jest stanie. I możecie napisać śmiało w komentarzu, czy chcielibyście film typu, że oceniać w jakim inwestycji teraz najbardziej spadły i jakie są warte do, do inwestowania. Bo wiadomo, na przykład coś spadło o 20%, a coś spadło o 50% i to jest według mnie okazja na przykład, no nie? Więc sobie o tym może taki film zrobimy. No nie wiem, zobaczymy. I szybkim wstępem najlepsza strona do wymiany swoich skinów. Skin link do strony, się w opisie. Darmowe 5 dolarów przy wymianie z kodem Elzart, Więc bardzo spoko opcja, według mnie. Plus do tego przy wpłacie również z moim kodem, dostajecie 35% bonusu do doładowania. Przy doładowaniu, tutaj 100 dolarów, dostajecie za Friko 35 Dolców, czyli naprawdę sporo. Ja serdecznie Wam polecam jako doładowanie na Steama, Jeżeli ktoś teraz chce, a ceny są niskie, więc jeżeli ktoś chce teraz inwestować, to nie jest to jakiś najgorszy czas. Eee, I do tego strona, nie widzę, co ten naklejek przez to Piękne krawciki, i tych kraftów jest naprawdę mnóstwo. Często można na fajnie zarobić, i tutaj możecie ich znaleźć. Więc jak ktoś chce sobie wymienić skiny na kosę lub kosę ze skiny, lub skiny po prostu ze skiny. Ja serdecznie polecam, często można coś znaleźć fajnego. No i widzicie, dużo takich ciekawych tu krawcików jest, więc naprawdę warto poglądać, bo dużo po prostu prezentuje się dobrze, no nie? Ale tak są w cenę wliczane, więc opcja. linka były w, w opisie. Przechodząc do filmu. Nie wiem, czy jest jeszcze mówić coś o skrzynkach. Mogę wam tylko pokazać to, co się dzieje, no bo ja kupuję teraz troszeczkę, wiadomo, uśredniam. Uśredniam delikatnie, bo też nie chcę się wypstrykać z całego budżetu, a teraz tego budżetu trochę nie mam, bo jest wszystko poinwestowane, a nie chcę sprzedawać na takich spadkach, więc troszkę troszkę stanąłem teraz. No ale zobaczcie to. Od tak naprawdę złoty 20 zł skrzynia spadła w miesiąc do 74 groszy. Zobaczcie to. No, to jest praktycznie spadek o połowę. No, praktycznie, nie o połowę, ale praktycznie, prawie o połowę, no przy ogromny spadek a skrzynki nie oszukujmy się, jak CS przeczyje, będzie się normalnie trzymał, za 2 lata i tak będą drogie i te szynki już nie będzie w puli dropów, tak obstawiam za 2 lata więc ta cena może tu być kiedyś z 4-5 przez dwa lata Z 70 groszy, to jest jakaś 7 8 -krotność. no ładnie jak dla mnie ładny długoterminowy, e, tutaj ładna długoterminówka, strzyna również Zobaczy to ozłoty 33, no teraz jakaś lekka, mała odbitka, lecz dalej jest to naprawdę niska, niska cena. Dobra, przejdźmy sobie może do innych rzeczy: typu Paryż. Sprawdźmy pierwsze kapsuły z Paryża, jak to wygląda, jak to się klasyfikuje. O, coś źle wpisałem? Nie, źle, wszystko dobrze wpisałem. Klasyczny ryneczek z zobaczcie, też ceny dosyć niskie. chociaż czy one leciutko nie odbiły, bo były niższe te ceny, więc one leciutko tutaj zobaczcie sobie, odbijały nawet, bym powiedział. że znaczy, to jest Day Night, jak widzę, że tak się trzyma. No ale te ceny tu możecie kupić po 90 groszy na przykład. E, legendy no niskie, chociaż wydaje mi się, że Paryż może spaść jeszcze niżej. Nie chcę nic mówić, za jakiś czarny chmur nad Paryżem dawać. Lecz Paryż ma potencjał do tego, żeby spaść do jakichś 80, nawet 70 groszy, bym powiedział, ze względu na ilość, jaka jest na rynku, chociaż. Perspektywa tego właśnie majora w Danii daje nam taką kwestię, że to może wzrosnąć, no nie, jak będzie tło na majorze, więc no tutaj ok, rozumiem tą cenę po części, no bo jednak przed nim jest taka wątpliwa przyszłość, może być też jakiś wzrostik, więc zobaczymy co się będzie działo. Ja i tak mam wywalone, bo dla mnie Paryż to jest długoterminówka w magazynie trzymana, więc tutaj mi tutaj kwestii nie robi, ale żeby sobie posprawdzać zawsze, zawsze ciekawie. Kandydaci może coś dokupić. W czasie. Kandydacje tutaj również na jakiejś złotówce. Okej, okay, lekkie spadki, ale bez, bez jakiegoś tutaj szały, jeżeli chodzi o Paryż. Antwerp, możemy przejść. Antwerp leciutko sobie tutaj zjechał z e, ceny, co według mnie jest ciekawe. Bo ten Antwerp według właśnie mnie to jest całkiem przyjemna inwestycja i dobra. Powiedzcie ceny nie są jakieś wysokie jak na to kapsuły, ile ich jest? No wiadomo, że jeden tam inwestor nam pokazał, jak wrzucił bardzo dużo kapsułek, jak to zastopowało rynek, ale nie była taka pauza na bardzo długo, tak szczerze. Myślałem, że też to potrwa dłużej, a dosyć, dosyć jakoś szybko to spłynęło z rynku, więc zobaczcie jaki taki popyt jest na ten Antwerp. Teraz te ceny, zobaczcie, można wyjąć po 2,30 kapsułę z pretendentów z całkiem według mnie spoko naklejkami. Imperialsów, raczej Imperialsów nie będzie, więc tak naprawdę na chodząc na, z turnieju. Kolejnej zielonej naklejki nie będzie, tu mamy zieloną naklejkę. Kandydaci również sobie lekko spali, bo do 2,80, teraz 2,96 widzę, że kosztują, ale zobaczcie, po 2,60 parę ludzie wyjmowali, nawet po 2,59 ktoś to kupił. No to ceny, te ceny, jak dla mnie, przyjemne dla oczka. Zresztą również tutaj widzimy tendencję spadającą, jeżeli o to chodzi. Stockholm Również jest taki w takim stanie, w którym właśnie leci lekko ku dole. A Stockholm naprawdę ma tutaj ciekawe naklejeczki. Na przykład ta kapsuła, według mnie, całkiem ciekawie wygląda. Spiritsiki, wszystkim, które mają nowe logo. No, wiadomo, ten małzik ze względu na Paryż, tutaj nie jest już tak piękny, lecz i tak tutaj ta cena No sobie spada, spada. A wiadomo, Stockholm jest takim turniejem, który. Przyszłościowo naprawdę za kilka lat go widzę na, na wysokich, naprawdę wysokich cenach. E, więc no, to tutaj e, wie, jak to będzie wyglądać, no nie? Z tych jeszcze ważniejszych rzeczy w sumie. E, czy Rio jest jakiś ważne? Rio prawdopodobnie czeka duży upadek, jak to tło będzie na Danii. E, tak mi się wydaje. E, nie życzę tego, tego Rio, lecz. Tutaj ceny mogą być jeszcze niższe i Rio może być takim, takim RMR-kiem teraz, tak mi się wydaje leciutko. Chociaż tutaj też też Sprout, według mnie, ładna naklejeczka z potencjałem. W ogóle czekajcie, aż sprawdzę, czy i tego cena Sprouta yy, jakoś strasznie ucierpiała. Lecz mi się nie wydaje, bo te zielone naklejki yy, jednak są bardziej odporne na takie spadki i one takich jednak obniżeń ceny nie mają. No właśnie, to co o czym mówię, że są spadki, ale nie na wszystkim. Może to jakieś delikatne były, ok, za 6 zł można było kupić to całkiem przyjemne ceny. Chodzi mi tutaj o to, że takie naklejki, typu właśnie podzielony kolor i tak dalej, są bardziej na to odporne, ze względu na to, że to są te rzadkie kolory, które są bardzo na popycie. Często ludzie je lubią i one jakby mniej oddziaływują na te spadki, które się dzieją na rynku. Więc no, dosyć ciekawie. W ogóle, jak RMR jeszcze się prezentuje, bym chciał zerknąć, bo tutaj też nie sprawdzałem. Jakiegoś RMR, jakoś fajne sprawdzania rmr ków nie jestem i sprawdzałem naprawdę rzadko. Okej, okay. okej, okay, czyli. Bardzo, bardzo niskie ceny, Remerka. Holo, jeszcze bym tylko zerknął. Czy tutaj coś na pierwsze oko się zmienia? I w ogóle sam fakt tych skinów, jak one lecą, to to również. Znaczy, może nie wszystkie tak skiny lecą. Kosy, może jakieś bardziej droższe skiny są, no wiadomo, bardziej odporne na te ceny. Ale na przykład skiny ze skrzyni załamania, która spada lub ukąszenia e, No tutaj na przykład ten Digiel e, Prince Dream on ma. Mm, to kurczę, zobaczcie to. Ten Digiel. Bardzo ładny Digiel z drogą. Lecz zobaczcie ten wykres, no on tutaj spada od tak naprawdę od kwietnia tamtego roku 260 zł i on konstans tutaj spada. Zobaczcie tę cenę, dun, 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 dun. 200 tak naprawdę 60 złotych, on teraz kosztuje 140, a nawet 130, tam widzicie kosztował. To jest dwa, on jest dwa razy tańszy tak naprawdę tamtego kresu. Jak na skin, bardzo duże spadki. I to nie jest jakby wiecie, że to jest nowa skrzynka, i, i ten skin jakby jest starszy, bo ta skrzynka już trochę jest. Ta skrzynka leciała do góry, teraz leci w dół od dłuższego czasu, więc tak naprawdę tylko wszyscy czekają na nową skrzynkę w grze. I według mnie do nowej skrzynki jest bliżej niż do karnetu, lecz ciulwie wie, bo tak naprawdę ostatni update na Steamie, na rynku, rynku Steam w CESie pokazał nam to, że może. Planują coś większego, no bo często są takie małe update'ciki bardzo, przed czymś większym, więc czy czymś większym jest jedna skrzynka w gierce? No nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że czymś większym jest karnet, jakieś tryby gry i tak dalej, lecz też karnet mi tu średnio pasuje. No jestem ciekawy ruchów CSa 2 i czekam na aktualizację i naprawdę liczy na to, no, żeby wzięli się już za tą gierkę, no bo to już za długo trwa, no, no naprawdę. Eee, no i co tyle. No, TS2 na pewno nie umrze. No, nie, no, nie, widzowie, nie piszcie nawet tak. No, głupota. Głupota, według mnie, eee, tak pisać. No, ka wiadomo, każdy ma swoje zdanie, prawda? Możecie tak sądzić, ale no, według mnie głupota. Troszkę. Ale no, zobaczymy, co się będzie działo. Oczywiście ja też mogę się mylić, nie? Eee, więc zobaczymy. To bo tyle, widzowie. Jeżeli Wam się film spodobał, możecie się Cuba. Możecie być również na mój drugi kanał Crafty C2, jeżeli Wam się taki Content podobał. Naprawdę polecam, wydaje mi się, że ciekawe filmy. Trzymajcie się, widzowie. Cześć, cześć.